Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 Magic Clover, czyli moda, który dodaje nam magiczną koniczynkę, z której wszystko może wypaść. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Magic Clover z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i taki plik pobiera się z takiej strony. I oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół i tutaj jest od razu download zaraz z punktu i tutaj albo tutaj sobie klikacie i pobieracie. Ja sobie akurat pobrałam stąd, także tu albo tu. No a tutaj są potem screenshoty i wideo, także sobie możecie obejrzeć, ale mod nie sprawia żadnych problemów, jeżeli chodzi o poznanie jego właściwości. Ok, jak mamy pobrany, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie wiecie, nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium i nie macie jeszcze Launchera non-premium, to dowiecie się w filmiku Pomocne Tuty 176, skąd pobrać, jak zainstalować Launcher, a potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie sobie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale Wy sobie zainstalujcie wersję z Forge'a z końcówką 1024, bo ona jest właśnie wersją rekomendowaną w dniu dzisiejszym. I gdy nagrywałam filmik 189, jeszcze nie było wersji rekomendowanej, dlatego nagrałam to, co było. A Wy nagrajcie to, zainstalujcie sobie wersję rekomendowaną. Ok, jak mamy zainstalowanego Forge'a już, to wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming, wynajdujemy nasz folder .minecraft i ten folder sobie gdzieś kopiujemy, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie, że zawsze przed każdą zmianą, żeby sobie gdzieś kopiować ten folder, żeby mieć do czego wrócić. Ok, a teraz instalujemy. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Magic Clover do folderu mods. O, tak po prostu jest Magic Clover, zamykamy, jest zainstalowane i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy poczekać, aż się otworzy, uruchomi. No i mam Forge'a z końcówką 1024. Klikam play i znowu czekamy. No, jeszcze troszeczkę. Sorry. I wchodzimy do mods i szukamy Magic Clover. Magic. It's magic. Jest Magic Clover. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Nam będzie potrzebna trawa. A że ja w moim wybranym świecie całą trawę zlikwidowałam w okolicy, no to potrzebna nam będzie mączka. Ponieważ ten mod dodaje tylko jeden przedmiot, którego się nie kraftuje, tylko właśnie się z trawy wybiera. Mączka. Mączka, jest mączka. Dobra, zrobimy sobie trochę trawy. I jest trawa. I jest jeszcze troszkę trawy. I jeszcze troszkę trawy. Okej. No i teraz co?
Rozwalamy tę trawę i proszę, już mamy pierwszą koniczynkę i drugą. Po prostu koniczynka wypada tak jak z jak nasiona z trawy po prostu. Rozwalamy trawę i mamy koniczynkę. O, już mamy cztery koniczynki. No nie z każdej trawy wypada, co jakiś tam czas. Tak samo jak nasiona też nie z każdej trawy wypadają. Nie lubię takich posadzonych bezsensownie kwiatków. Okej, okay. No i co teraz? Mamy koniczynkę, to łapiemy ją w łapkę, po czym przyciskamy shift i rzucamy prawym przyciskiem myszy. I proszę, dostaliśmy pałeczkę blazową. I smyk, i dostaliśmy grzybnię. I smyk, i dostaliśmy, co dostaliśmy? Papier? Tak, nie, pustą mapę. No i co się robi z pustą mapą? Zapełnia się ją. Proszę bardzo, i mamy kawał mapy przed sobą. Okej, okay. No i jeszcze mamy jedną koniczynkę i sobie ją rzucimy i dostaliśmy blok dźwiękowy. I proszę bardzo, tym sposobem nie muszę iść do netheru po płomienną różdżkę na przykład. No, także jak widzicie, mod działa, jest całkiem przydatny, bardzo go lubię zresztą. Też go używam w moim świecie Minecraft Solo. Także polecam. No i oczywiście ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę na społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapego.pl, wchodźcie na nowego bloga. Wszędzie wchodźcie, wszędzie wchodźcie. I oczywiście lajkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem, papa. Chciałam wam pokiwać. O, kiwam wam. Kiwam wam blokiem dźwiękowym. Pa, pa, pa.